Cześć, tu Maciek z firmy Mavcar z tej strony, a to samochód, o który bardzo często pisaliście na Instagramie, bo wrzucałem go, jak aktualnie byłem w Niemczech, czyli Audi A4 B8 w 2-litrowym dieslu po liftingu. Diesel o mocy 143 konie, manual z przebiegiem 226 tysięcy, 227, bo 226 byłego kupowałem i 1000 km przyjechałem nim na kołach do Polski. A film chyba sobie zatytułuje, czy da się jeszcze kupić auto od tak zwanego prawdziwego Niemca, albo czemu handlarze nie kupują aut od pierwszych właścicieli, mniej więcej w Niemczech, lub też od, tak powiem, nie z placu, a właśnie z rąk prywatnych. A powód jest prosty i prozaiczny, bo to takie samochody dobre jak ten, bo to jest dobry samochód, bezwypadkowy, wyserwisowany, ładnie utrzymany. Trzeba zapłacić więcej, a oczywiście u nas w kraju jest najczęściej wyszukiwanie pojazdów przez to odkliknięcie szukaj od najtańszych, przez co odzyskiwanie jakiejś kwoty pieniężnej z takiego pojazdu i zakup następnego i zarobienie kolejnej jakiejś tam gotówki bardzo się przedłuża w czasie, bo jak większość osób widzi, że w drugim końcu Polski ma ktoś dokładnie taki sam model jak wy, rocznik, jeszcze 50 tysięcy mil przebiegu i z 5 tysięcy taniej, no to 99% osób nie lubi przepłacać i jedzie tam, a potem siada w niedzielę przy obiedzie i mówi: kurczę, sama lipa, w tym kraju nie ma co kupić. No oczywiście każdy już tam w miarę dorosły i rozsądny człowiek wie, że nie ma nic w życiu za darmo. Te buty z prawdziwej skóry to nie będą kosztowały 60 zł, tylko więcej. I tak samo jest dokładnie z samochodami. Jeżeli tu macie pełen rozrząd zrobiony i wiele serwisów, tak jak widać, obchodzę go dookoła, są wymienione klocki, tarcze, to też nie będzie go chciał wam ktoś oddać za parę groszy. Zwłaszcza, że ten samochód nie wymaga jakichś nakładów. Można standardowo sobie wymienić olej, ale to jest chyba dla większości osób normalka, aby po prostu samochód służył jak najdłużej. No i oczywiście, no to też drugą opcją jest taką, że ten samochód jest też ciężko wyrwać, będąc w kraju i jadąc po niego, bo te samochody, czy najczęściej takie właśnie od pierwszych właścicieli, jakieś samochody takie raczej niemieckie, bo jak Niemiec kupuje między Niemcem, no to najczęściej są to właśnie wozy typowo niemieckie, nie jakieś francuskie, jest ciężko wyrywać, bo po prostu sprzedają się dość szybko, nawet jeżeli są w jakichś takich cenach na przykład nieakceptowalnych dla Polaka. A tutaj, jeżeli Niemiec ma jeszcze zrobiony TIF, drugi od niego przyjedzie i chętnie kupi, bo przy takiej transakcji czuje się bezpieczny. Ale z racji tego, że ja byłem na koniec roku, przypomnieć sobie, jak to się jeszcze wracało na takich tablicach do kraju, kupowało sobie nie na lawetę samochód, tylko na żywca. Udało mi się wyrwać ją dość szybko, bo ona w sumie stała 1 albo 2 dni na ogłoszeniu. No i też był ten okres zaraz po nowym roku, to większość wszystkiego jeszcze, że tak powiem, było uśpione i udało się od pana Franka zakupić ten przyjemny, jak widzicie, wóz. Nic jej tutaj do szczęścia według mnie wizualnie brakuje, ma bardzo fajny, ciekawy lakier, taka mocna czekolada, kakao by to jeszcze można ewentualnie nazwać, lub miedziowy, to nie, miedź jest jaśniejsza, brązowy, oczywiście srebrne listewki. No wizualnie jak to B8, świetnie ten samochód, że tak powiem, się starzeje, nawet można powiedzieć, że się nie starzeje. Dalej te LEDy są oczywiście w modzie, wszystko jest takie stonowane, nie jest przesadzone. Jest to elegancki samochód, co jeszcze warto dodać. To, że też macie ten Big Xenon, no i to też urok tych świata jest oczywiście inny i samochód wygląda dużo bardziej nowocześnie, no i w nocy też się przyjemnie jedzie. Mamy czujniki parkowania, czujnik tam zmierzchu światła są z automatu, czyli tak naprawdę nie musicie jakichś tam mieć powodów, żeby tu go dopasować jakoś jeszcze bardziej, bo są najbardziej potrzebne rzeczy do jazdy tym pojazdem, ale felgi oryginalne, ładnie utrzymane, opona przyzwoita. No i cóż, też mogę wam powiedzieć, no przez 1100 km czy tam 1000 ten samochód jakoś przetestowałem, mało pali, bardzo przyjemnie się nim jechało, szybko dojechałem do Polski, jest on komfortowy, cichy. Ale to są takie rzeczy, które na pewno tam już wszyscy wiedzą, jeżeli szukają danego modelu. I coś więcej, chyba już nie ma co nad nim się rozwodzić. Historię wiecie. Wiecie, dlaczego taki samochód musi kosztować troszeczkę więcej. No i dlaczego czasami, tak jak ja, zamiast sprzedać taki samochód bardzo szybko, no bo przecież wszyscy chcą i jełek od pierwszych właścicieli tanich i bezwypadkowych,
bują się z takim samochodem, jak to mówią handlarze, przez pół roku. No bo niestety nie wszyscy rozumieją to, że nie ma nic za darmo i za coś porządnego musimy płacić troszkę więcej. Drogi, o której wam wspominałem, jeszcze oczywiście dla piorystów nie wspomniałem, że wszystkie szyby są w oryginale i wiele osób na to patrzy, ale to, że tak powiem, według mnie jest bez znaczenia. Zacznijmy sobie od książki serwisowej. Proszę, tu macie wpisy 1, 2, 3, 4. Fajnie, bo te serwisy nie były daleko. Spójrzcie, co 20 tysięcy. Jest to dobry wynik, nawet niektóre krócej. Tu macie nawet 11 tysięcy. Tu 159, 195. Ale jak wam wspominałem, nie wszyscy, nie wszystko wpisują do książki serwisowej. Spójrzcie, ile tutaj tego jest. Już nie będę wszystkich tych serwisów z ATU tutaj przeglądał. Pokażę wam najważniejszy, czyli tutaj na ile? 680 euro niecałe wymiana rozrządu i tu macie wpisany chyba przebieg gdzieś tutaj 210 i kiedy było to robione? Tam pół roku temu praktycznie. No i tu jego też bardzo ważna rzecz, czyli aktualny TIF do 25 roku, który był robiony przy 218 w kwietniu. Więc to jest też dla wielu kupujących bardzo ważne. Ktoś będzie chciał sam spokojnie przejrzeć resztę tych papierów, to pokażę. A teraz przejdziemy sobie może do wnętrza. No to co, trzeba nagrać wnętrze, bo niestety telefon się rozładował, ale już jest naładowany i nagrywamy dalej. Dobra, zacznę sobie od tapicerki. Proszę, spójrzcie, to jest taka tapicerka tego typu wzoru. Troszeczkę przypomina tak jakby garnitury gangsterów z lat 20. 30. Ona mi się bardziej podoba, bo tutaj ma się takie przeszycia paski. Są też taka opcja, jest, że czasami te tapicerki mają takie a la rąby. Ta mi się wydaje bardziej elegancka. No i pewnie tutaj też widzicie taki metal wystający. Macie też Isofix z przodu, możecie sobie tu wpiąć fotelik. Dobra, lecimy na drugi fotel. Spójrzcie, tu ładnie, naprawdę niewygniecione, tak samo jak i tutaj przyjemnie utrzymane autko. Dalej, widać, że jeździł facet, nie jest to podrapane, przeważnie jak tutaj jeździ kobieta, ma duże paznokcie, tu często w tym miejscu są takie ryski od paznokci, tutaj jest ładnie, chromowane obwódki przycisków od otwierania szyb, jak i również lustereczek, tutaj macie standardowy przełącznik świateł z automatem, oczywiście też przeciwdzielny przód i tył, cóż więcej, idziemy sobie na środek, kolorowy wyświetlacz, tak jak wam mówiłem, przebieg, 1080 wychodzi, że nim tam zrobiłem od tankowania. Pokażę wam kierownica. Ładna, skórzana, niezjechana. Oczywiście ze sterowaniem tutaj i ustawieniem sobie opcji. Proszę. I tutaj macie również manetkę od tempomatu. Przechodzimy na środek. Również kolorowy ekran. Tam są akurat włożone moje karty z muzyką. Bo tu macie miejsce na karty z muzyką. A w schowku macie jeszcze taki music interface, nie wiem czy to widać tutaj, o proszę, to jest to i tu jest do niego kabelek, żeby można było iPhone. No i co, w schowku więcej cudów nie ma, przechodzimy sobie na środek, oczywiście modne piano blaki, standardowa klimatyzacja automatyczna i jednostrefowa i podgrzewanie foteli, czyli tu mamy taki komplecik, wszystkie przyciski pełne, na środku elektryczny ręczny, gałka od zmiany biegów. No i tutaj panel od nawigacji, standardowo dwa miejsca na kubki, jakiś tutaj schoweczek. No i co dalej? Tutaj kolejne gniazdo zapalniczki, bo tutaj macie jeszcze jedno. Proszę, nie było palone jak widać. No i cóż, chyba wnętrzu tyle. Z tyłu też macie Isofix jak widać i podłokietnik, sufity czyste, nic nie odstaje. Ogólnie w środku bardzo ładny i przyjemny samochód. No i tu oczywiście macie też ustawienia jakiś tam sobie systemów i innych spraw. No dużo osób to już widziało, te media, wszystko. Jest też Bluetooth do połączenia do rozmów telefonicznych, więc wygodnie można sobie odbierać to w samochodzie. I cóż, to aucie tyle. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie sobie wykupić również gwarancję do roku czasu, a jeżeli auta nie macie jak dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach mogę je dowieźć na lawecie. No i pamiętajcie, że możecie również zadać pytanie, jeżeli macie takie dotyczące samochodu, przez sekcję komentarzy na YouTubie lub też na moich mediach społecznościowych, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. A jeżeli samochód z tego filmu się sprzedał, szukacie takiego auta, możecie do mnie napisać, mogę wam go poszukać na zamówienie. A na koniec zawsze możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę, żeby zobaczyć, co tam czasami nowego mi się pokazuje, a może coś akurat was zachęci do zakupu.